Grzegorz Grzyb i Robert Hundla, zwycięzcami pierwszej rundy Castrol Intercars rajdowych samochodowych Mistrzostw Polski. Warunki nas nie rozpieszczały i w tych trudnych warunkach trzeba było cały czas gdzieś myśleć o tym, co się może dziać za zakrętem, za szczytem. Jedni mówią, że za szczytem może być zakręt, drudzy, że prosta, a my bardziej się zastanawialiśmy, co będzie, czy będzie błoto, czy będzie mokro, czy będzie jakiś ściek wody. Niby szpiedzy nam dawali te informacje, ale byli godzinę przed nami, a warunki zmieniały się jak w kalejdoskopie. Opony, które dobieraliśmy, nigdy nie były trafione, bo warunki były tak zmienne, że raz pasowały te opony, raz nie. Na drugim miejscu w Świdnicy zakończyli zmagania Jakub Brzeziński i Bartłomiej Boba. Strata do Grzegorza Grzyba 24 sekundy. Łukaszowi się nie udało. No, bardzo żałuję tego, że tak wyszło, bo mogła być fajna walka. Zobaczyłem go gdzieś w jednej czwartej odcinka, że niestety doszło do wypadku. Nie mogłem się kompletnie potem pozbierać. Muszę pójść jeszcze do psychologa, żeby mnie poprawił pod względem psychologicznym. Ale niesamowity weekend. Bardzo dziękuję całym zespołowi, pilotowi. Podium rajdu świdnickiego Krause uzupełnili Jarosław Kołtun i Ireneusz Pleskot. Strata do Grzegorza Grzyba i Roberta Hundli to minuta 58,7 sekundy. Zawsze trzeba podchodzić do tego z takim umiarem, że jest ono podyktowane błędem rywala, czyli Łukasza, który niestety dzisiaj wypadł z drogi i awarią techniczną i brakiem w dniu dzisiejszym kolegi Filipa, tak? Ale faktycznie podium jest. Na czwartym miejscu Maciej Rzeźnik z Bogusławem Browińskim to zwycięzcy klasy Open N. Najbardziej jestem zadowolony dlatego, że zaczynamy się rozumieć z samochodem. Jednak kilometry, które przejechaliśmy tutaj, są bezcenne. Wiedzę, którą zdobyliśmy, na pewno zaprocentuje. I cieszymy się, bo wygraliśmy klasę Open, przyjechaliśmy na czwartym miejscu klasyfikacji generalnej, więc jak po tak długiej przerwie jest to świetny wynik. Na piątym miejscu rajd świdnicki Krause zakończyli Dariusz Poloński i Grzegorz Dobosz. To ich najlepszy wynik w karierze. To także pierwsze miejsce w klasyfikacji samochodów napędzanych na jedną oś. Przede wszystkim przez cały rajd goniliśmy się naprawdę na sekundy i nie było ani chwili na odpoczynek. Na odcinkach dawaliśmy z siebie wszystko, było to raz trochę lepiej, raz trochę gorzej. No końcówka dla nas, budujące. Zbigniew Gabryś i Artur Natkaniec. Na szóstym miejscu w klasyfikacji generalnej, na drugim w klasyfikacji 2WD. Do samego końca trwała zacięta walka o jak najlepszy wynik i zwycięstwo w klasyfikacji samochodów napędzanych na jedną oś. No dzisiaj troszeczkę problemów mieliśmy małych samochodem na pierwszej pętli, ale Darek narzucił bardzo ostre tempo, tak więc no, dogonił nas. Nie byliśmy w stanie jednak utrzymać tego pierwszego miejsca i minimalnie przegraliśmy. Siódme miejsce Artur Banasiewicz i Paweł Drachan. Drugie miejsce w klasie Open N. Proszę Państwa, pukary do góry. Wspaniały rajd.